To jest ten oszał na Jubilerskiej, to jest spółka jakaś komandytowa, że tam Janek Witek pojechał, coś się gdzieś zapisał do jakiejś spółki komandytowej, chyba czy do tego oszą, czy gdzie. Ja mówię, słuchaj Jaśku, to jesteś współwłaścicielem tego oszału na Jubilerskiej. Ja mówię, słuchaj Jaśku, no to ci się udało, to życzę ci w tej firmie wszystkiego najlepszego, no ale co z tego? Przecież on ekonomista nie głupi, wie, że to tylko teoretycznie. No, także wiesz, trupem śmierdzi, Janek Witek mówi, na woli, Bemowo, park, moczydło, no a tutaj po drugiej, na drugim krańcu Warszawy też jest oszą na Jubilerskiej, no to właśnie o nim mówimy. I teraz jak pojedziesz przez ten uniwersum wiatraczny, jaki wielki bunkier budują. No, nie mogę, to okropne jest. Jakieś takie czasy przytłaczające, jak jakaś kwatera, nie wiem, wojskowa, jakaś do Ale to bunkierów, ty się a nie domyśliłaś, że to może Angela Merkel dla swojego dziadka, który był tym Hitlerem, buduje taki bunkier? To ty nie wiedziałaś? architektoniczny, nie, no więc ani żadnej lekkości, wdzięku, Nie ma lekkości, nie zrobienia. ma wdzięku, tylko jest bunkier. To jest jako bunkier. Także widzisz. No niestety, jakieś takie dziwne to są tego wszystkiego wibracje, gdy nadaje nasze radio. To KFM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra.